reprezentacja polskich koszykarzy leci w środę na Eurobasket do Francji, do Montpellier. Właśnie uczestniczyliśmy w ostatniej konferencji przed wylotem i to, co jest uderzające, jeśli porównuję to z tym, co oglądaliśmy dwa lata temu przed wyjazdem kadr do Słowenii, to retoryka i to, co mówią koszykarze. Przypomnijmy sobie, co mówili przed wyjazdem do Słowenii. Tu mam kilka cytatów. Tomasz Kelati: w poprzednich latach, jak widzieliśmy Hiszpanię, to się kręciliśmy głowami, a potem cieszyliśmy się, że przegrywamy niewielką różnicę punktów. Teraz jesteśmy drużyną, która może ich pokonać. Maciej Lampę: jak wygramy z Chorwacją, to był mecz numer 3, będziemy mieli bilans 3-0, będziemy w dobrej sytuacji do wyjścia z grupy. Adam Baczyński, trener Bauerman, opowiedział nam, jak dotarł do finału z Niemcami: nie ma rzeczy niemożliwych dla nas. Generalnie przekaz taki, że jesteśmy dobrzy, pewni siebie i zdolni do osiągnięcia sukcesu. Jak było, pamiętamy, bilans 0-3 na początek i powrót do domu z bilansem 1-4 po pierwszej rundzie. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Łukasz Koszarek chyba najlepiej zamknął, podsumował tą konferencję, mówiąc: z doświadczenia 4 Eurobasketów wiem, że lepiej jest nic nie mówić, niż powiedzieć za wiele. I taki przekaz dominował wśród koszykarzy, ale to, co podkreślali wszyscy, to oczywiście przygotowanie taktyczne będzie ważne, to, co grają rywale i reagowanie będzie ważne, ale najważniejsze będzie wyjście na pierwszy mecz z energią, ambicją, z dużym poziomem przygotowania na walkę fizyczną z bośniakami, bo oni z tego słyną. I potem, jeśli uda się wygrać, przełożenie tego na kolejne mecze. My do Montpellier też się udajemy, chociaż nie samolotem, tak jak koszykarze. Jedziemy samochodem znanym z celi, cegłowozem, ale postaramy się już od piątku godzin porannych na sport.pl, a także...